przepływa przeze mnie strumień wszystkiego, a sam jestem. Lustereczko, powiedz przecie. To jest moja twarz. Moje oczy, mój nos, usta. Patrzę na moją twarz. Dotykam mojej twarzy. Moja twarz zawsze jest ze mną. Babcia? Nastaw radio. Zaraz będzie msza. Chce babcia herbaty albo kawy? Zbożową mi zrób. A ile ty masz lat, Wojtusiu? 47. Nie ma zbożowej, tylko rozpuszczalna. Pieca też nie mam. Pamiętam, jak stawało się nad blachą, a pod nią wesoło tańczył ogień. A co ty chcesz robić w życiu, Jacusiu? Nie wiem, babciu. Kiedyś chciałem być podróżnikiem, ale okazało się, że nie lubię podróżować. Byłam raz w jastarni. O mój Boże! A to było przed wojną czy po wojnie? Wszystko mi się mieszy. Niech się babcia położy. Nogi mnie bolą. Nasmarujesz mi żelaki? Niech się babcia o nic nie martwi. Niech babcia odpocznie. Dobry z ciebie chłopiec. Ale do tej czarnej to już nie chodź. Ona nie dla ciebie. Już do niej nie chodzę. I ona nie chodzi do mnie. Najpierw nauka, szkoła, a potem dziewuchy. Jestem sam. Nie mam nikogo. Chcę babcia wiedzieć, jak mi się życie potoczyło. Jak dobrze. Zasłoń okno. Dziadek? Jeszcze dziś wyruszamy. Niemcy blisko. Wojna już się skończyła. 6 lat stracone. I na co to wszystko?
A w domu wszyscy zdrowi? Zdrowi. Niech się dziadek rozgości. Wódki nie masz? Odstawiłem. A ty to właściwie kto? Andrzejek. Pamiętam dziadka ze zdjęcia w tym mundurze. Stare karabiny nam dali po garści naboi. 6 lat stracone. Wojna już się skończyła. Porodziły się dzieci. Porosły drzewa. Wygraliśmy? Tak. To znaczy nie. Nie wiem. Przyniosłem parówek. Nie poddawaj się. Wczoraj udało ci się zamknąć jeden pierścień. Dziś masz szansę zamknąć wszystkie. Jeszcze trochę. Wiele się zmieniło, dziadku. Świat stał się mały i niejasny. Jak pantofelek. Na mnie już czas. Mamy zbiórkę na rynku. A nawet dziadek butów nie zdjął. Przeklęta wojna. To nie wojna, tylko przegrupowanie sił. Gwiazda serialu została morsem. Jej zdjęcie wywołało lawinę. Najgorsze przed nami. Wielki mróz zaatakuje Europę. Nowe obostrzenia od soboty. 15-latek zamordował 13-latkę. Była w ciąży. Mocne słowa księdza. Burza po filmie. Ciało w walizce w hotelu. Nowe fakty. Oddychaj. Nie ruszaj się. Skup się na swoim oddechu. Nawet minuta oddechu pomaga pokonać stres. A co to chłopcik ogląda? Aferę? Nieładnie. Co pani, kim pani jest? Nie pamiętasz mnie, Witku? Podglądałeś, a potem o mnie śniłeś. A, to pani. Miałem wtedy 13 lat. Inaczej sobie panią wyobrażałem. Nie. Dokładnie tak. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Ale ja nie wiem. Nie mam czasu. Muszę przygotować zestawienie i bilans. Poza tym łóżko jest zajęte. Wyobrażałeś mnie sobie nie tylko w łóżku. To prawda. Kochałem panią. Była pani jutrzenką mojego pacholęctwa. Lolo Brigida. Tak mnie nazywałeś. Być może, ale teraz muszę... Jestem tylko twoja. Pamiętasz, jak śniłeś nas na łódce? Na środku jeziora, w księżycową noc. Pamiętasz? Nie pamiętam. Mówiłeś przez sen. Kocham panią Lolo Brigida. Marzę o pani na jawie i we śnie. Ach, jak delikatnie pieściłeś moje piersi. Pamiętasz? Wiele zaszło w moim życiu, rozumie pani. Dziś są twoje urodziny. Być może.
Od dawna nie obchodzę urodzin. Ale dziś dostaniesz prezent. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. I czego chcą ci wszyscy ludzie. Misiu, to ja. No więc przemyślałam sobie to wszystko i zgadzam się. Na co? Zostać twoją żoną, Misiu. Żoną? Ja będę twoją żoną, a ty moim mężem. Będziemy mieli domek, a w domku dzieci. Ile chciałbyś mieć dzieci? Ja dwoje, dziewczynkę i chłopczyka. To niemożliwe. A jednak nie kocham cię. Ale wiem, że z czasem pojawi się między nami wzniosła, dojrzała przyjaźń. To przecież najważniejsze w małżeństwie. Wiesz, jestem dziś trochę chory. Jeszcze przed ślubem koniecznie się przebadaj. Ja też się przebadam. Chcę być pewna, że dzieci będą zdrowe. Zostawiłem cię. Stchórzyłem. Byłem niegotowy. Wciąż jestem niegotowy. Ruszaj się. Nawet minuta ruchu dobrze wpłynie na twoją kondycję. Chciałabym, żeby nasz ślub odbył się w czerwcu. W czerwcu jest tak pięknie. Cała dolina tonie w zieleni, pachnie kwieciem. A teraz możesz mnie pocałować. Tylko mnie nie potarłem. Dopiero co byłam u fryzjera. Byłem tak stremowany, że niczego nie pamiętam. Jakbym to nie ja wtedy stał przed ołtarzem, tylko ktoś obcy. Nie martw się. Jakoś sobie poradzimy. Nie kocham cię, ale to nic. To nic. Nie kocham cię, ale w pewnym wieku trzeba się na coś zdecydować. To nic. To przemęczenie. Zamknięcie. Długie dni w odosobnieniu. Czy ty aby nie masz gorączki? Tak. Mam gorączkę od wielu lat. Odkąd pamiętam, mam gorączkę. Jeśli o mnie chodzi, to od poezji wolę biografię. Znanych ludzi. Tu nic się nie klei. Nic się z sobą nie łączy. Przepływa przeze mnie strumień brudów i odpadków, plugastwa i obrzydlistwa, głupoty i pospolitości. I sam już się od tego strumienia nie odróżewiczam. Na przykład była sobie królewna, a może księżniczka. Nie! To była aktorka grająca księżniczka, a może księżniczka grająca aktorkę. I ta aktorka okazała się dzieckiem z nieprawego łoża króla. A może po bo papieża popartu, albo opartu. W każdym razie przyłapano ich w apartamencie przy użyciu aparatu. Zresztą ten król popełnił samobójstwo. Ale raczej to było zabójstwo bez udziału osób trzecich. Więc musiały być osoby drugie. I ta księżniczka potem napisała książkę. I dostała kopla i nopla. Ale prawdziwym autorem był ten jej przyszywany syn albo mąż syna i teraz sprawa jest w sądzie. Gazeta w telewizji. Masz jeszcze czas na zamknięcie pierścieni. Wstań i poruszaj się. Zostań, zaraz zrobię coś do picia jedzenia. Muszę jeszcze spotkać się z koleżankami, pojechać na zakupy, pojechać na Borneo, Bormesulinowo, załatwić to i owo. Szkoda, że nam nie wyszło. Zamówiłam już dla ciebie garnitur. Tylko postaraj się nie przytyć. Pa. No. Ha.
Dziś są moje urodziny. Urodziłem się we środę. W poniedziałek poszedłem do szkoły. W piątek uzyskałem dyplom. We wtorek zakochałem się pierwszą prawdziwą miłością. A w czwartek? Wszystko się kręci, wiruje, leci w górę, w dół, na boki. Jestem strasznie zmęczony. Chociaż niczego nie zrobiłem. Nie zbudowałem domu. Nie miałem czasu na syna. A moje drzewo dawno zostało wycięte. Nie masz pożyczyć 200 zł? Wujek. Witaj, wujku. Nie mam, ale mogę wujkowi przelać na konto. Niech wujek poda numer. Głodny wujek? Głodny. Mam trochę chleba. I masło, i ser. Herbaty też wujek dostanie. Dobra herbata, wie wujek? Niech wujek je, pije. Ja bym chciał wujkowi, dla wujka. Ale niech wujek opowiada, ze szczegółami. Postaram się wszystko zapamiętać. Miałbyś pożyczyć 200 zł. Mam tylko 20. Na ryby bym pojechał. I na grzyby. I gołębie bym trzymał. I motor naprawił. Ręce ze smaru wycierał w szmatę i ta szmata potem długo tym smarem pachniała. Jest zakaz, wujku. Zakaz ryb, zakaz grzybów, zakaz gołębi, zakaz brudzenia rąk. Nie wolno, wujku. Ale niech wujek opowie. Niech opowie. A ile ty masz lat, Stasiu? 7. Tak samo wyją. Uwaga, uwaga, koma 3. Co też wujek? To tylko strach. Ja nic nie wiem. Z ulicy zgarnęli. Rower zabrali. Rowerem bym pojechał, a tam w lesie była taka polana z wrzosami. Popas! Popas. Nigdy już nie widziałem takich wrzosów. Wujku, już po wszystkim. Wszystko przed wujkiem. Na sam radio. Nie trzeba, wiem co powie. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Może być? Przechować mnie? Ale wujku... Tylko na jakiś czas, aż to wszystko się uspokoi. Nic się nie uspokoi, wujku. No, może być w tej szafie. Nie będę ci zawadzał. Od czasu do czasu tylko daj chleba i wody. Dobrze, wujku.
dojść do siebie. Kiedyś człowiek dochodził do siebie. Po długiej chorobie, cierpliwie znoszonych cierpieniach, dochodził do siebie, odchodził do domu ojca. Albo wracał z dalekiej podróży do siebie. Dziś nie wiadomo, jak dojść do siebie, którędy, jakim kierować się wołaniem, światłem. Kiedyś człowiek szedł po śladach. Umiał czytać ślady. Ale ślady rozbiegły się, rozpełzły. Zostały zadeptane. Znowu pisze wiersz. Gada do siebie. Myślałem, będę rozmawiał z umarłymi. Oni powiedzą mi nareszcie wszystko. Twoja izolacja została z urzędu przedłużona. Ale umarli milczą, nieruchomi jak ptaki zimą. Bardzo ciężki poród miałam. Nie chciał ze mnie wyjść. Bał się. Świata, ludzi, pracy. Trzeba pracować, pracować i myśleć. Ale przede wszystkim pracować. Praca stwarza człowiekowi trwałe ramy dla jego egzystencji. I tak. Ja pracuję, tatusiu. Tutaj nawet było kiedyś moje biurko pod tymi papierami. Jestem naprawdę bardzo zajęty. Wiemy, czym jesteś zajęty. 13 stycznia roku 2021 wszedłeś na stronę porno. 30 listopada roku 2020 również wszedłeś. 3 razy. Kiedyś byłem bardzo samotny, ale teraz mam wielu przyjaciół. Zobaczcie sami, Małgorzata. Jestem znudzona. Dotrzymasz mi towarzystwa? Mirosława. Lubię cię. Grażyna. Zakochałam się w tobie. Bożena. Dziewczyny chcą się z tobą spotkać. Alina. Chcę cię dzisiaj zobaczyć. Władysława. Chcę dzisiaj uprawiać seks. Dosyć. Brakuje ci zdjęcia. Ruchu, od i wszystko. Ruszam się. Ruszam ręką, nogą, głową. Wbrew pozorom jestem strasznie ruchliwy. Marnujesz się, starzejesz się. Umierasz. Trzeba żyć. Pracować. Pracować. Do Moskwy, do Moskwy. Znowu kpi. Ze świętych spraw sobie kpi. Z ojca i matki. Z ojczyzny i matczyzny kpi sobie kiep. Ja tylko patrzę przez okno. Podglądacz. Wstydziłbyś się. Tylu przed tobą. Tylu przed tobą. Powstanie styczniowe. Cud nad Wisłą. Nasz papież? Czuję ten ciężar. Ciągnę go za sobą. Od rana do zaśnięcia. Długi czarny odwłok. Nie masz co do picia. Nie wolno ci, pamiętasz? Musisz dać świadectwo. Mam wodę i wódę. A słyszałeś, gdzie to robiła ta, no wiesz, ta, co grała w tym, no... Na grobach się parzą. Chrzą. Na kościach naszych ojców i dziadów naszych. Zostańcie. Nie odlatujcie. Dam wam chleba i ziarna. I słoniny. I może nawet owoce jarzębiny się znajdą. Praca. Kościół. Ramy. Ramy. Paprotka ci zwiędła. W tym domu wszystko marnieje.
Jeszcze nie udało ci się pobić dziennego wyniku. Ruszaj się. Rób coś. Oddychaj. Babcia. Babciu. Trzeba ci... czegoś? Babciu, dlaczego? Daj mi spokój. Nie widzisz, że odpoczywam po całym życiu? Ale dziś są moje urodziny. Nasyp ptakom. Słyszysz? To ich skrzydła. Ej, przeleciał ptaszek, kalinowy lasek, siwe piórka na nim zadrżały. Nie płacz ty, dziewczyno, nie płacz ty, jedyna, a bo ci to świat mały. Przykryj mnie! Zaraz przyjdą! Powiedz, że mam tyfus, to mnie nie tkną! Niech się babcia o nic nie martwi, niech babcia leży. Czego nie przeżyłem. Jakieś wakacje, całowanie w parku. Wołałem do niej przez strugi deszczu i samochodów. Niczego nie rozumiała, nie usłyszała. Nic nie znaczy nasza mowa, kiedy do siebie szepczemy. Głos nasz jak suchej trawy, przez którą dmie wiatr. Wślizgują się jak węże pod pościel, pod powieki. Dzień je przepędza, ale z nadejściem nocy wracają. Patrzysz na fałdy pościeli i widzisz rozchylone uda, ciemną dolinę, czerwień róży pokrytą kroplami rosy. Zasypiasz, nie widząc twarzy demona nocy. Wstydzę się, babciu. Wstydzę się za moje grzechy, bo one mi pokazują, jaki jestem naprawdę. Ale mój wstyd też jest prawdziwy, bo wstydzę się wyjawić grzechy ludziom, którzy odrzucili pojęcie grzechu, dla których grzech jest tylko zakurzonym rekwizytem. Nie chcę o nic walczyć. Chcę mieć spokój. Rozumie, babcia? Popraw mi poduszkę. Nie trzeba się bać. Od nas nic nie zależy. Uff.
podejdź do okna. Stań w oknie. Chcemy cię widzieć. Chcemy widzieć, że jesteś w miejscu wskazanym jako miejsce izolacji. Tam nic nie ma. Podejdź bliżej do okna. Chcemy mieć pewność, że to ty. Czasem wydaje mi się, że moje życie się skończyło, a ja nie zauważyłem końca. Zbyt zajęty. Twój ostatni oddech też przegapiłem. Odwróciłem głowę, ale tam nie było nic. Moja babcia umarła. Chciałbym znowu mieć 5 lat i żeby w ogródku kwitły przebiśniegi i chciałbym wybiec z domu i w biegu dotykać dłonią żywopłotu i podskakiwać i wołać, śpiewać: mam 5 lat, mam 5 lat. I chciałbym patrzeć na czerwoną kropelkę na palcu podobną do porzeczki i chciałbym, żeby to wszystko trwało, nie powtarzało się, ale trwało jak film, który po chwili zapominasz i który w każdym momencie zachwyca cię na nowo. I chciałbym mieć lat 10 albo 8 i obnosić wkoło domu proporzec na kiju, proporzec z inicjałami pierwszej miłości i czuć w środku niezrozumiały, zadziwiający, przerażający ogień. Mnie tam było dobrze. I mogłem patrzeć przez okno i aż po horyzont nie widzieć niczego. Tylko tę pochyloną sosenkę. I mogłem sobie wyobrażać daleką podróż. Ruszaj się. Oddychaj. Nie poddawaj się. Podaj swoje położenie. Podaj swoje położenie. Podaj swoje położenie. Moje położenie? Wy znacie moje współrzędne. Wiecie, ile robię oddechów na minutę. Na rok. Mierzycie mi tętno i temperaturę. Przesuwacie palcami po mapie mojego ciała. Moje ciało należy do was. Analizujecie moje wydzieliny i moją krew. Oddaję wam moją krew. Bierzcie, pijcie, jedzcie! Dajcie mu spokój, on teraz cierpi. A pan to kto? Mówmy sobie na ty, bo ja to ty. Der Doppelgänger. Przepisywacz na czysto. Powiedzmy, że jestem bardziej tobą niż ty sam. Bo zawsze chciałeś być taki jak ja. To znaczy jaki? Właściwie taki jak ty, tylko doprecyzowany, ukierunkowany. Boli mnie głowa. Muszę wyczyścić buty, zęby i życiorys. Jeszcze trochę. Ruszaj się jeszcze przez minutę. Jesteś już tak blisko celu. Celu? Walcz dalej. Twoje pierścienie wyglądają doskonale jak na tę porę dnia. Chcą, żebym się ruszał i walczył. Dla twojego dobra. Chcą, żebyś był zdrowy i żył długo. Doceń to. Kiedyś chciałem być geografem, podróżnikiem. Ale okazało się, że nie lubię podróżować. A co lubisz? Spać, leżeć, patrzeć przez okno. A kobiety? Uwielbiam. Na odległość. A dzieci? Chcę, żeby wszystkie dzieci mogły być szczęśliwe, beztrosko bawić się i śmiać. Nierówności społeczne, polityka klimatyczna, migracje, rozwój technologii, opieka zdrowotna, równouprawnienie płci, kościół.
Nie wiem. Więc nie masz zdania. Wolałbym zachować dla siebie. Trzeba dać świadectwo, stanąć na stanowisko. Dziś stać nas na to, że każdy może mieć poglądy. O ile sobie przypominam, miałem jakieś poglądy, ale opadły ze mnie jak liście. Na szczęście mamy całe zestawy poglądów, pełne magazyny poglądów w pakietach i promocji. Oferujemy też poglądy w abonamencie z dostawą 24 godziny na dobę. Twoje usta, język, czy on nie jest czarny? To nic, to tylko kolor czcionki, można zmienić. W ustawieniach wszystko można zmienić. Ciebie też można zmienić, zaktualizować. Ale ja nie mam czasu. Jestem zajęty umieraniem. Z tym też sobie poradzimy. Osobnika w stanie agonalnym utrzymujemy przy życiu, pobieramy z niego organy, wspomnienia i sny. Każde życie ludzkie jest bezcenne. Dlatego należy je wyzyskać do cna. Podejdź do okna. Podejdź do okna. Chcemy być pewni, że twoja izolacja przebiega prawidłowo. Chciałbym, żebyście mnie zostawili. Żebyście o mnie zapomnieli i sobie poszli do swoich światów i zaświatów. To niemożliwe. Dziś są twoje urodziny. Wszystko już prawie gotowe, a ty? Czy jesteś gotów? Dzień się chyli, a ja jeszcze muszę tyle zrobić, załatwić. Dopełnić, dokończyć. Na ulicy świeci się lampa, przejechał samochód. Ludzie krzątają się w mieszkaniach, dzień się chyli. Już nie zdążę, nie zdążę. Trwa aktualizacja systemu. Musisz poddać się aktualizacji, jeśli chcesz przetrwać. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Pamiętam, jak się bał, gdy mnie ujrzał na śmiertelnym łożu. Kauczukowa piłeczka wpadła mi do twojego pokoju, dziadku. Podurlała się pod łóżko, wsunąłem tam rękę i wtedy po raz pierwszy zobaczyłem cień. On był twarzą mojej własnej śmierci. Taki mały, a taki świętuch. Wdekąd mi zaglądał. I ciasto wyjadał z miski brudnym paluchem. Tym samym paluchem zakazanych miejsc dotykał. W czasie nocy poślubnej z inną mnie pomylił. Zesikał mi się na kolana. Pewnie znowu coś sobie roi w tej głowie. Proszę o ciszę. Chciałbym znieść toaz. Dlatego urwi połudzia. Chłopce, tak. Tak. Latawca. Lekko ducha. Tak ja, pasecnik, gnojik, świszczy pałę, łachmytę, łajs, miernotę, drania, hulagę, obiboka, wąkonia, świniopasa, żula i ochlejbusa. Nigdy wam tego nie mówiłem. Nigdy nie mówiłem nawet tego sam sobie. Zawsze budził we mnie obrzydzenie, rozczarowanie, zniechęcenie, ale najbardziej właśnie obrzydzenie. A wiecie dlaczego? Bo nigdy nie udało się mu mnie przeskoczyć, pokonać, bo zawsze był słaby i ślepy, jak szczenie. Piskę kret. Nadawał się tylko do tego, żeby go rozgnieść butem. Moje obrzydzenie dla niego jest przyznaniem się do klęski. Moja klęska
jedynie wzmaga moje obrzydzenie. Nie wykazywał dobrej woli, ale też i złej woli. Nie wykazywał żadnej woli. Bezwolny. Wstydziłem się za niego. Musiałem pracować za niego, błyszczeć za niego. A on tylko gapił się w lustro, w okno, w lustro. Niech mu ziemia lekką będzie. Jedzcie, pijcie. Tęskniłem za tym. Właśnie za tym tęskniłem. Słyszeć ich gwar. Widzieć, jak poprawiają ubranie żywymi rękami. Zostańcie tu. Dzień się chyli, ale jeszcze wcześnie. Nie odchodźcie. Nigdy już nie odchodźcie. Dziś są moje urodziny. Dziś są moje urodziny. Dziś są moje urodziny. Brawo. Aktualizacja przebiegła pomyślnie. Izolacja skończona. Udało ci się zamknąć wszystkie pierścienie.